spotykamy się w Pałacu Potockich na rynku głównym Krakowa i spotykamy się z okazji wydarzenia towarzyszącego konferencji Wszystko o czułości. Olga Tokarczuk, konteksty. All About Love, Olga Tokarczuk, kontekst. To jest przestrzeń, w której dzisiaj odbywają się różne wydarzenia artystyczne i spotkania. Mamy przepiękne performanse, mamy spotkanie literackie z Katarzyną Tubylewicz, mamy warsztaty dla dzieci i mamy pokazy filmów. I to jest ta część konferencji, która jest otwarta dla szerokiej publiczności. Bo kiedy Ula zaczęła mówić o tej konferencji, to ja jeszcze byłam w trakcie kończenia książki pod tytułem Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. I to jest książka, która nie traktuje tylko o czułości, bo to jest kategoria takiej miłości spokojnej, łagodnej, o której Olga Tokarczuk mówi, że to najskromniejsza forma miłości. Moja książka mówi o bardzo różnych miłościach i mówi także dużo o silnych namiętnościach, ale mówi zdecydowanie o miłości szczęśliwej i o takiej ogromnej akceptacji, tolerancji dla bardzo różnych form miłości i dla różnych typów związków, bo ta akceptacja w Szwecji rzeczywiście jest. Także temat wydał mi się bliski. To jest konferencja, która została zainspirowana czułym narratorem Olgi Tokarczuk i jej wszystkimi jej dziełami, tekstami, ale to jest tak naprawdę konferencja, która jest o tym, czy emocje, czułość jest nam potrzebna w różnych sferach życia społecznego, politycznego, prawnego, w edukacji, no i oczywiście w naszym życiu prywatnym, zwłaszcza w czasach tak trudnych, jakich teraz doświadczamy, to znaczy żyjemy wciąż w widmie pandemii, no i mamy jeszcze wojnę straszną gdzieś tam zaraz obok nas. Pedagogika jest chyba bardzo ważnym wymiarem w literaturze Olgi Tokarczuk, bo jest tam tak dużo elementów psychologiczno-pedagogicznych, które dopiero odkrywamy. Stąd tak ważny wymiar panelu edukacyjnego w konferencji Wszystko o czułości i stąd poszukiwanie tych elementów i tych miejsc w literaturze Olgi Tokarczuk, które mogłyby posłużyć kiedyś wychowawcom w rozmowie z dziećmi dotyczącej najważniejszych wartości w życiu. Kiedy przygotowywaliśmy tą konferencję, to przyświecał nam taki cel, żeby tutaj ten wątek filozoficzny dosyć mocno wybrzmiał. A to dlatego, że za sprawą mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk i tego tekstu, który później ukazał się w tomie Czuły narrator, to był taki trigger, można powiedzieć. Ja zaczęłam, ale nie tylko ja, tropić te wątki filozoficzne w jej prozie. Zaskoczyło mnie to, że jest ich tak dużo. Zaskoczyła mnie ich mnogość, ich różnorodność, ich waga. No i z taką też intencją zapraszałam osoby do udziału w tym panelu. Myślę, że się udało. Studenci w semestrze letnim 2021/22 przygotowywali projekty warsztatów, innowacyjnych warsztatów przy wykorzystaniu metod, które już znają. To był czwarty rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Korzystali z literatury Olgi Tokarczuk, z bardzo wielu publikacji i przede wszystkim pokazali takie elementy jak delikatność do rozwijającej się istoty, czułość do dzieci, czułość do przemijania, czułość do rodziców, do dziadków, do starszych, delikatność w pielęgnowaniu tego najmniejszego. Bardzo dużo elementów, ale też taka reinterpretacja miłości jako miłości partnerskiej. Bardzo dużo elementów przelali na warsztat edukacyjny, wykorzystując innowacyjne metody, zwłaszcza aktywizujące, pochodzące z różnych dziedzin, bo to były warsztaty, gdzie przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdzie wykorzystano muzykę, plastykę, także elementy teatru, bardzo dużo aktywizujących metod. W ten sposób powstał taki wachlarz możliwości wykorzystania tej literatury dla wychowawców
którzy będą kiedyś pracować z dziećmi na lekcjach wychowawczych, po to, żeby te wartości związane z czułym odbiorem świata wykorzystać w szkole. Mam nadzieję, że uda się to także wydać publikacyjnie i w praktyce przekażemy to kiedyś nauczycielom.